Oglądałam we wczoraj, nawet dwa razy oglądałam, bo jeszcze sobie pokazałam jeszcze mojemu znajomemu Skibet. To jest chłopak, który. On nie nazwie siebie antysemitą, ale podsyła mi cały czas takie antyżydowskie linki, tak, że Żydzi chcą przyjechać do Polski, zagrabić nasze majątki. Wymioty. Tak. I puszczam mu to nagranie. Światła Kopenhagi przypominają mi moje pierwsze spotkanie z Zachodem, gdy 12 lat temu przez dziurę w żelaznej kurtynie zobaczyłem legendarny kapitalizm. Zafascynowani tymi światłami, na przekór kłamstwom naszej propagandy, nazywaliśmy go w Polsce zakazanym Zachodem. Statek już śpi, ale z jednej z kabin dociera do mnie Czesława Niemena, infantylny protest przeciwko niesprawiedliwości. W miejscu mojej ucieczki z tego dziwnego świata, stary przebój z lat 60. nabiera dla mnie nowego, ironicznego sensu. Nie wolno mi mieć zwierząt w kabinie. Kosztowności mam trzymać w sejfie. Leżaki wynajmuje się u stewarda. Po pokojówkę dzwonić dwa razy. Śniadanie w łóżku od 7 do 9. Lunch od 1 do 3. Kolacja od 6 do 7. Czas przypłynięcia do portu będzie ogłoszony na tablicy. Instrukcja alarmowa informuje mnie, że moje miejsce w łodzi ratunkowej ma numer 33 i uświadamia mi, że mam pod sobą głębię, a rodzice nie nauczyli mnie pływać. Byłem dzieckiem wojny. To, co w ogóle jest wartością w ogóle takich filmów, po co się spotyka ludzi, po co się z nimi rozmawia, po co w ogóle jest potrzeba zrozumienia, po co my rozmawiamy, to jest zrozumienie drugiego człowieka. I on tak ogląda ten film, i mówię, kurde, ale to były czasy. Jak oni mogli tak wyżyć? Ale jakie to trudne. Kurczę, ja to bym tak nie mógł. I pokazał pan w tym filmie taką jakąś mikro... Ty. Pokazałeś taką mikro... Kurna. Mikrokosmos tych psychiki tych ludzi, którzy w depresji, tak? Opowiadają, że oni właściwie nie wiedzą... Trochę mają lepiej, bo są już w kraju kapitalistycznym. Ale co i właściwie... z tym zrobić? I to ich humanizuje i zbliża. No. Ambicje. Honor. Rosnąca świadomość, że człowiek się staje obywatelem drugiej kategorii. Ale zresztą to jest z drugiej strony zrozumiałe. No, są ludzie, którzy nas lubią i są ludzie, którzy nas nie znoszą. I to jest wszędzie. Nie tylko w Polsce. Ale to jednak strasznie bolało, że człowiek żył tam. Chciał, nie mogę teraz powiedzieć, czuć się tak jak wszyscy. Jednak nie udawało się. Nam powiedziano, nam Żydom, że jesteśmy mniejszością narodową, przy czym to było, no to było wierutne kłamstwo, bo myśmy się akurat niczym te 30 parę tysięcy na 32 miliony, prawda? To już jest liczbowo śmieszne, bo to za mniejszość narodowa, która się składa z 32 tysięcy. Myśmy się w dodatku jeszcze niczym od Polaków nie różnili. Więc nie było żadnego no, formalnego wyznacznika. Dlatego ja mówię, że równie dobrze mogła wtedy przypaść kolej na blondynów z lewym uchem większym, prawda? Czy z prawym uchem większym. Tylko, że tak jak ci powiedziałam, ja bym wtedy też wyjechała. Prawda? Bo tego było, to znaczy tego horrendalnego głupstwa w Polsce już było za wiele. Założyłam kwartet smyczkowy, warszawski kwartet smyczkowy, prawda? Ja byłam inicjatorką tego, prawda? Założenia tego zespołu. Bardzo dużo jako solistka występowałam, no i byłam przez tyle lat koncertmistrzem, tą pierwszą wiolonczelistką. To jest kawałeczek życia. I to najpiękniejszego, bo najpiękniejszy
okres młodości do nich, więc to nie jest takie proste, to jest takie... Ja tu w tej chwili, tak szczerze mówiąc, jeszcze właściwie nie wiem jak, co, bo to jeszcze taki okres jest krótki, przykrótki, żeby już tak strasznie rozpaczać i tęsknić, prawda? Poza tym nie jestem jeszcze właściwie nie jestem urządzona, jeszcze czuję się tu w tej chwili, jakbym była na wczasach. To jest właśnie sens robienia tego rodzaju filmów cały czas. W jakimś chyba felietonie nawet, który teraz był opublikowany, że filmy o Holokauście, o historii w ogóle, nie wiem, czy to ja napisałem, już przestają być ostre. To jest jedno, ale że przestają być ostre, ale chodzi mi o to, że można ich robić nieskończoność, bo liczy się forma przedstawienia i atrakcyjność dla tego przyszłego nie, pokolenia. Liczy się to, co wiąże to z nieżydami, że w ogóle moje całe motto, pamiętaj, bo to jest właściwie dalsza część odpowiedzi, jakiego rodzaju jestem Żydem. Ja jestem Żydem, który opowiada historię Żydów, własną i innych, i ja jestem Żydem, który buduje mosty. Także ty tutaj na początku wydawało się, że ja będę ciężkim dla ciebie tym żydowskim dziadkiem, ale niespodzianką chyba jest taką, że ja jestem właściwie idealnym dziadkiem. Ja dlatego, dlatego, że ja tak samo chcę budować most z tobą, jak ty chcesz budować ze mną. I wiele moich filmów jest adresowanych nie do Żydów, którzy już wszystko wiedzą, oni są nawet znudzeni już. Absolutnie, ale wiedzą przede wszystkim już i dlatego zdobycie ich jako publiczność nie jest żadną moją sukcesem moim, ale zdobycie nie Żydów jest sukcesem.